Są młodzi, piękni, energiczni i na dodatek mają talent. To dla ludzi takich jak oni został stworzony Wybryk, ogólnopolski przegląd piosenki licealisty. Już sam fakt, że mają okazję wystąpić na tej samej scenie co gość specjalny festiwalu, Wadlewski, Fisz i Emadę, sprawia, że choć przez jeden wieczór mają okazję poczuć się jak prawdziwe gwiazdy. To 20. Wybryk w tym roku, a więc jubileuszowy. No, jak widać, Wybryk mimo tylu lat wiecznie jest młody. Jest pełna energii, jest energetyczna i to nam się bardzo podobało, że szczególnie zespoły rockowe, które no, emocje wychodziły przed nich, przed szereg. Cześć! Jestem z zespołu. Jestem z zespołu Ardyla. Zgraliśmy swoją własną piosenkę. Cechujemy się tym, że gramy po angielsku, więc generalnie ludzie nas nie do końca mogli zrozumieć, ale myśmy się dobrze bawili. Myślę sobie, że jeśli ktoś uprawia zawód, który kocha, to nie myśli o tym, czy jest to ciężka praca. Pewnie, że jest ciężka praca, bo muzyka zawód pracownika muzycznego wymaga ćwiczeń bardzo, no, tak jak sportowca. To jest taki rodzaj sztuki, którego żaden inny nie jest w stanie zastąpić, bo się coś dzieje w pewnym czasie, w pewnym określonym miejscu, w pewnej określonej sytuacji. To się dzieje. To, co się zdarzyło godzinę temu, to już się nie powtórzy za tydzień. Tego nie ma w żadnej innej sztuce. Zawsze wystarczy kochać muzykę. Muzyka w ogóle, wszystko zginie, wszystko się rozpieprze, a muzyka zostanie. Setki dziewcząt, tysiące dziewcząt, całować chcą do policzek i po szyi, i po szyi, co szeroka jest jak ciąg. Można już kupić najnowszą płytę Anity Lipnickiej. Krążek to emocjonalna bomba w tytułowej krainie niezwykłości. Artystka jest nie tylko autorką bardzo osobistych tekstów, ale także sama sobie akompaniuje. Sławę przyniosła jej trwająca od 1993 roku współpraca z zespołem Various Max, z którym to po wielu sukcesach rozstała się dla solowej kariery. Po tym okresie działalności zawodowo, jak i prywatnie związała się z Johnem Porterem. Heartland of Wonder otwiera nowy etap w twórczości wokalistki. Komedie romantyczne to gatunek dosyć dobrze przyjmowany przez polską widownię. Nietypowe połączenie historii miłosnej z elementami science fiction mogłoby stanowić dodatkową atrakcję. Zaklęci w czasie to ekranizacja znanej powieści o żonie, której wybranek ma pewne problemy z pozostaniem w teraźniejszości. Filmowy scenariusz dosyć swobodnie nawiązuje do książki, pomija wiele ciekawych wątków, co pozbawia film wyjątkowego klimatu towarzyszącego lekturze oryginału. Powstaje banalna bajka o idealnej miłości, od której aż robi się mdło. To kolejny przykład przewagi książki nad filmem. Już 20 listopada w wytwórni filmów fabularnych na Wesoło-Smutno zagra zespół Happy Set. Dzień później rozpoczyna się wrocławski festiwal gitarowy, który uświetnią najwybitniejsi na świecie wirtuozi sześciu strun. W niedzielę natomiast w klubie Alibi wystąpi grupa Indios Bravos. Tego samego dnia możecie również wybrać się do klubu Alive, gdzie solowo hip-hopowo zagra Sofa. Z kolei we wtorkowy wieczór wybierzcie się do hali stulecia posłuchać afrykańskiego folku w wykonaniu Cezary Ewory. W Andrzejkową sobotę rockowe konfrontacje. Na jednej scenie wystąpią m.in. Tilaf, Myslowic czy Fisz i Emadę. U nas do wygrania bilety na ten wyjątkowy koncert. Wystarczy, że napiszecie, którą rocznicę w tym roku obchodzi Wybryk. Rozwiązania wysyłajcie na adres wroclife@campustv.pl. Miejmy nadzieję, że talenty odkryte na tegorocznym Wybryku już wkrótce urozmaicą nasz polski rynek muzyczny. A w kolejnym odcinku sprawdzamy, jak bardzo życzliwi są wrocławianie. Będzie sporo nagród do wygrania, więc nie przegapcie. Do zobaczenia już za tydzień.